kujawsko-pomorskie. Region jedyny w swoim rodzaju. Nie konkuruje ani z morzem, ani z Tatrami i w tym tkwi jego siła. Tu nie trzeba szukać daleko, a wystarczy spojrzeć przed siebie i odnaleźć własną markę. Kujawsko-pomorskie to dwie silne stolice, tak samo różne jak równie piękne. Silna gospodarczo Bydgoszcz i historyczny Toruń, jak siostra i brat, wokół których gromadzi się rodzina. 19 powiatów pełnych lasów, jezior, nowoczesnej infrastruktury i biznesu. Powiatów, które przez 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej stały się miejscem prawdziwie przyjaznym do życia. Wykorzystaliśmy ten czas mądrze, stawiając na lokalny potencjał i przedsiębiorczość. Już nie tylko Wyspa Młyńska i Opera, ale też Młyny Rotera. Bydgoszcz nie przestaje się rozwijać i tworzyć nowych przestrzeni, z których można być dumnym. Poprzemysłowy zabytek uzyskał tytuł najlepszego produktu turystycznego w 2023 roku. Na co dzień wypełniamy to miejsce nauką, dziedzictwem i kreatywnością. Można tu wziąć udział w licznych, różnorodnych wydarzeniach. Można dowiedzieć się czegoś o Bydgoszczy i o historii tego miejsca, zwiedzając naszą wystawę stałą Węzły – opowieść o mieście. Można również zobaczyć przepiękną panoramę Bydgoszczy, wchodząc na nasz taras widokowy. To też świetna przestrzeń do organizowania festiwali. Jednym z nich jest bydgoska nowość – początek sezonu. Festiwal Początek Sezonu ma łączyć ze sobą muzykę, sztukę, kulturę, spotkania literackie, debaty, rozmowy o historii, o mieście, o ekologii, zajęcia dla dzieci, zajęcia dla dorosłych, różnego rodzaju warsztaty. No i zaczynamy tym samym sezon wakacyjny. Chcemy pokazać, jak ważny jest zrównoważony rozwój miast. To nie są tylko ścieżki rowerowe i docieplanie budynków czy wymiana kopciuchów, tylko zrównoważony rozwój miast musi brać pod uwagę również kulturę, sztukę, literaturę czy nawet psychologię, bo dla dobrostanu mieszkańców właśnie to jest bardzo ważne. Tutaj kultura kryje się za każdym rogiem. Matylda czy Chłopcy z Placu Broni to spektakle uwielbiane przez widzów Teatru Kameralnego, który powrócił po rewitalizacji. Jest to miejsce, które cieszy się ogromnym sukcesem. Odwiedzają nas widzowie w każdym przedziale wiekowym, co jest dla nas ogromną radością. Teatr Kameralny spełnia już wszelkie wymogi, jeśli chodzi o nowoczesną architekturę. Nasza scena jest przystosowana do tego, aby pokazywać pełnoprawne musicale z niesamowicie skomplikowaną wręcz scenografią. I jako jedyny teatr w Polsce mamy wbudowaną na stałe scenę obrotową. Bydgoszcz to jednak nie tylko kultura i sztuka, ale też silny ośrodek militarny. To tutaj szkolą się żołnierze NATO. W tym roku JFTC świętuje swoje 20-lecie. Byliśmy pierwszą jednostką NATO w regionie i utorowaliśmy drogę innym placówkom NATO do osiedlenia się także w tym wielkim mieście. Z tego powodu Bydgoszcz stała się znana jako polska stolica NATO. Miasto, region i lokalni obywatele powinni być bardzo dumni ze swojego znaczącego wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim narodom sojuszniczym. Województwo kujawsko-pomorskie jest ośrodkiem o bardzo dużym znaczeniu wojskowym i obronnym. Szczególną rolę odgrywa tutaj Bydgoszcz, gdzie mieści się 5 jednostek natowskich, ale jest to też drugi co do wielkości garnizon Wojska Polskiego. W przyszłości będzie ulokowane Centrum Szkolenia Polska-Ukraina. Od 20 lat zmienia się region i powiat bydgoski. Członkostwo w Unii pozwoliło na realizację wielu inwestycji, takich jak na przykład długo wyczekiwana budowa wiaduktów i przystanków kolejowych na trasie Bydgoszcz-Toruń, Bid City, między innymi w Solcu Kujawskim. I zarówno mieszkańcy dojeżdżają do Bydgoszczy do pracy, jak i do Torunia. Młodzież uczęszcza na uczelnie, które znajdują się w naszych dużych miastach. Dla Soleczan to bardzo istotna inwestycja była. Tory dzielą miasto na część północną, staromiejską, gdzie znajdują się szkoły, staromiejskie osiedle, rynek, urząd. I na część południową, gdzie znajduje się osiedle domków jednorodzinnych oraz handel. W momencie, kiedy nie było tego wiaduktu,
potrafili mieszkańcy do 15 minut stać na przejeździe kolejowym. Dzisiaj jest to udrożnione. Teraz można podróżować. Kierunek na przykład w stronę kanału bydgoskiego. Kanał Bydgoski to jest niezwykła historia. 250 już w tym roku lat. Bez którego to kanału bydgoskiego, Bydgoszczy, jaki znamy, nie możemy sobie nawet wyobrazić. Jego historia wprowadziła nas do czołówki miast nie tylko w regionie, ale ogólnie w Polsce. Nieraz można zobaczyć nas, kiedy pływamy kajakami, o, właśnie w tej śluzie za mną, która to śluza jest najstarszą w tej części Europy śluzą wybudowaną z cegły palonej. Za tym idzie, mamy energię, mamy historię i mamy niezwykłą przyrodę wokół kanału bydgoskiego. Przyrodą zachwycać się można także nad Zalewem Koronowskim. Zalew to miejsce szczególne dla mieszkańców powiatu bydgoskiego. Największy akwen powiatu, miejsce, w którym się wypoczywa, w którym zapomina się o codzienności. Po Zalewie Koronowskim pływa się wyśmienicie. Jest bardzo atrakcyjnym akwenem, zarówno pod względem żeglarskim, jak i motorowodnym. Zalew Koronowski to miejsce zarówno dla żeglarzy, jak i dla motorowodniaków, jak i dla rowerzystów, jak i dla grzybiarzy. Możecie tu Państwo spędzać czas w wieloraki sposób. Wypłynęliśmy na szerokie wody. Ta podróż jeszcze się nie kończy.